Witam wszystkich, z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu będzie poruszony temat grup sygnałowych, czy też można powiedzieć edukacyjnych, dotyczących kryptowalut. Nie będę podawał tutaj nazwy, zainteresowani pewnie będą się domyślać, o jaką grupę chodzi. Jeśli znów będzie zgłoszenie dotyczące właśnie tej grupy, no to wtedy opublikuję całość razem z nazwami i wszystkie niki, dane osób uczestniczących także będą opublikowane. Na tą chwilę natomiast pokażę tutaj mechanizm dla takiego nagłośnienia tego. W piątek, w zeszły piątek, czyli dokładnie był to 8 kwiecień, około 12 napisał do mnie jeden z uczestników takiej grupy, który był w niej w lutym i marcu, z tą tutaj widoczną wiadomością, że w grupie kilku osób stracili łącznie 67 tysięcy dolarów na sygnałach, które były podawane na pewnej grupie. Tam jest taka zasada, że część jest edukacji, są wątki prowadzone przez traderów, którzy wstawiają swoje sygnały. Natomiast jeszcze w lutym mieli taką zasadę, że nie używali stop lossa, tylko wykazywali się dużą skutecznością, często uśredniali pozycje, czyli gridowali. Tam chodziło o to, że 4 lutego mieli wejście w pozycję short przed mocnym wystrzałem w górę, czyli przed ruchem z 37 na 42, a później kurs doszedł do 45 tysięcy. Pokażmy tą sytuację na wykresie. Mamy tutaj dokładnie 4 lutego, czyli shorty otwierane blisko poziomu 37 tysięcy. Pozycja short, jak później się okazało, z sobotniego spotkania tych shortów tutaj już było kilka. Także był to typowy greed strat, wejście w cel uśrednienia pozycji po lepszych cenach. A później, jeśli było podejście brak stop loss, no to zauważcie, co było później. Trzeba było wytrzymać ruch do prawie 46 tysięcy. I wiele osób, jakby to powiedzieć, wypadło z planszy. I żeby każdy to dobrze zrozumiał, jak działają takie grupy, pokazują skuteczność między 80 a 90%, ale wszystko jest oparte na tym, że zyski są bardzo małe, czyli typowy scalping, a kiedy przydarzy się strata, jest po prostu ogromna. No i często trzyma się stratne pozycje, czyli tutaj short, kilka kolejnych pozycji short. Kiedy cena lekko wyjdzie na plus, to wtedy zamykamy te poszczególne pozycje. Marketingowo to wygląda super, bo mamy tą wysoką skuteczność. Strata przydarza się, ale nie jest pokazana jej wielkość. A jak widać tutaj, niektórzy nie wytrzymują i stosują zbyt duże ryzyko. Ale nie ma się co dziwić, ponieważ kontrakty futures tu są polecane i pewnie jest handel na większym lewarowaniu niż 1 do 2, czy nawet 1 do 5, gdzie przekraczanie 1 do 5 na rynku krypto, szczególnie na altcoinach, ale też na bitcoinie, no to prosta droga do wyzerowania się. Jeśli nie dzisiaj, jutro, to za parę miesięcy lub nawet wcześniej, kiedy będzie podobny ruch jak tutaj w przypadku 4 grudnia, czyli tej słynnej paniki. W ciągu 24 godzin bitcoin spadł powyżej minus 20%. Ale najważniejsze jest, jak to się w ogóle zaczęło, że ludzie tutaj zaczęli wchodzić do tej grupy. A jak można zauważyć, tutaj mamy na samym początku reklamy, że krypto płaci, rakieta, ogień, czyli przekaz marketingowy. No i zauważcie, jaki jest tutaj właśnie ten przekaz. W ten sposób reklamuje się grupy zajmujące się sygnałami, edukacją, czyli to, co tutaj widać. Udawanie przykładania pieniędzy do ucha jako telefonu. A tutaj fragment z rozmowy, która była przeprowadzona w sobotę. No to jest po prostu marketing bardzo natarczywy, który mega dużo osób wprowadza w błąd i jakby ta cała akcja z traderem wcześniej, no to no naraziła na straty ludzi, tak? Oni nie biorą na to żadnej odpowiedzialności, tak? Mówisz i no jesteś dorosły, przecież mogłeś nie grać. No. Nikt za ciebie pozycji nie otworzył, nie? Tak, dokładnie. No i tyle, no. Trzeba jednak przyznać, że straty również były tutaj wstawiane. Nie tylko zyski, ale tych strat w porównaniu do zysków no, praktycznie tutaj nie było. Było pokazane tylko to, że pozycja zanim wypracuje zysk może być na chwilowej stracie.
Wątków poruszonych na sobotnim spotkaniu jest o wiele więcej, także tutaj zakończmy już tą część pierwszą. W kolejnej części będą poruszone inne tematy dotyczące właśnie problemu grupy zbanowanej, no i grupy sygnałowo-edukacyjnej. Na sam koniec, już kiedy będą opublikowane wszystkie części, zrobię szerokie podsumowanie całego tego tematu. A teraz już pozdrawiam i jak zawsze, nie gridujcie, tylko piramidujcie zyski, bo inaczej wypadniecie z planszy. Panie to?